Po kilku dniach intensywnej pracy malarzy z Poznania możemy cieszyć się w końcu pięknym, wielobarwnym muralem prezentującym się nad Barcińskim Stadionem. Jest to nagroda w konkursie zorganizowanym przez firmę Record Mobile. Nieco o samym projekcie, jak i okolicznościach jego powstania opowiedział nam prezes zarządu firmy Marcin Król. Mam dzisiaj ogromną przyjemność zaprezentować mural, który jest efektem półrocznej właściwie pracy koncepcyjnej przez firmę Record Mobile wspólnie ze sponsorami. Mieliśmy przyjemność tworzyć akcję społeczną Tworzymy Przestrzeń dla Wszystkich, która uhonorowała dwie gminy w Polsce właśnie takimi wspaniałymi muralami malowanymi przez artystów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dwoma muralami o tematyce potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Akcja społeczna Tworzymy Przestrzeń dla Wszystkich to pokłosie działań naszej spółki w kontekście wspierania osób z niepełnosprawnościami w aplikacji mMieszkaniec, z której notabene korzysta już bardzo wiele gmin, w tym m.in. gmina, w której dzisiaj się znajdujemy, czyli gmina Barcin, pierwsza gmina uhonorowana muralem za swoje działania właśnie w obszarze potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Gmina uhonorowana w kategorii gmin, no można powiedzieć, mniejszych, czyli gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich, czyli nie gmin na prawach powiatu. No i mural, który dzisiaj mamy przyjemność już prezentować w całości, jest właśnie naszą próbą zwrócenia uwagi społeczeństwa lokalnego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Gmina Barcin od ponad roku korzysta z jednego z naszych modułów w aplikacji mMieszkaniec Dostępny Samorząd, która właśnie pokazuje w takiej postaci elektronicznej e-usługi obiekty użyteczności publicznej i ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. No i ten mural jest jakby takim idealnym przełożeniem tego, co dzieje się w sferze elektronicznej, na to, aby zwrócić uwagę właśnie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Mam nadzieję, że mural spodoba się mieszkańcom gminy Barcin. Mi osobiście bardzo. Ogromna wdzięczność za wsparcie sponsorów, bo bez nich by się to absolutnie nie udało. Akcja społeczna Tworzymy Przestrzeń dla Wszystkich była sponsorowana przez prywatnych darczyńców i tu ogromne podziękowania dla Record SE z Bielska-Białej, firmy Altix z Warszawy oraz firmy Ruvi z Warszawy, które też jako firmy odpowiedzialne społecznie angażują się w tego typu działania i postanowiły wesprzeć nas właśnie w akcji społecznej, którą my zorganizowaliśmy. I za to ogromna wdzięczność. Dziękuję również wszystkim samorządom, które nadesłały zgłoszenia do konkursu i również dla gminy Barcin w tym momencie za to, że tak bardzo przede wszystkim wspiera potrzeby osób z niepełnosprawnościami, tak bardzo zaangażowała się w naszą kampanię. No i mam nadzieję, że mural w tym miejscu na Stadionie Miejskim w Barcinie będzie służył całej społeczności i przełoży się na właśnie kwestie związane z potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli chodzi o gminy na prawach powiatu, miasta na prawach powiatu, to były to 4 samorządy. Natomiast jeśli chodzi o gminy pozostałe, to było około 17 samorządów, więc konkurencja akurat w tej kategorii, w której zwyciężyła gmina Barcin, to była spora. Natomiast gmina Barcin przekonała nas jakby swoimi działaniami, które były przedstawione kapitule powołanej właśnie do wyboru samorządu w tej kategorii. Gmina Barcin udało się zwyciężyć. Autorem projektu jest zespół pod kierownictwem profesora Tomasza Kalitko, który jest dziekanem Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. No i Tomek jest głównym jakby pomysłodawcą samego projektu. Natomiast warto wspomnieć, że akcja Tworzymy Przestrzeń dla Wszystkich była dwuetapowa i w drugim etapie konkursu brały udział właśnie osoby z niepełnosprawnościami, organizacje pozarządowe, szkoły, osoby z niepełnosprawnościami, które mogły jakby zaproponować procent odpowiedni w wielkości do 30% wielkości samego muralu i pan profesor Kalitko uwzględnił absolutnie ten projekt, który tutaj był przedłożony w kontekście tego muralu w Barcinie.
Jednak to właśnie wykładowcy z Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz, Tomasz Kalitko, Joanna Marcinkowska oraz José Manuel Jiménez Munoz chwycili za pędzle i za pomocą kilku pociągnięć stworzyli to arcydzieło. Ten mural powstał w wyniku naszej wspólnej pracy, w wyniku też naszych bardzo dużego zainteresowania tematem niepełnosprawności. Mural powstał w wyniku takiej akcji Tworzymy przestrzeń dla wszystkich, a żebyśmy chcieliśmy tym muralem przybliżyć tematykę właśnie niepełnosprawności i tego, że z niepełnosprawnością można funkcjonować. Ten obiekt sportowy, w którym się znajdujemy, jest świetnym do tego przestrzenią, żeby można było o tym opowiadać. Na muralu znajdują się osoby bardzo sprawne, sportowcy, jak i sportowcy z niepełnosprawnością. Razem wspólnie przemieszczają się i konkurują, jak to w sporcie jest. Konkurują i ten mural jest złożony z dwóch elementów, znaczy będzie złożony z dwóch elementów. W tej chwili mamy odsłonę pierwszej części, górnej ściany, dużej, górnej, fajnej ściany, która zbudowana jest z dwóch masywów kolorystycznych, takich symbolicznych, czerwonego i niebieskiego. Te elementy krzyżują się, a w przyszłości w drugiej części będą się jeszcze bardziej, te masy będą się rozwijać w tej dolnej ścianie, tworząc pewnego rodzaju wstęgę Mobiusa. I tak jak widzimy, jest to tematyka sportowa. Jakie były problemy? Rzeczywiście mieliśmy bardzo dobrą pogodę, zasadniczo problemów było bardzo mało, że wszystko przebiegło zgodnie z planem. No i właściwie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego muralu. Jak wspominają artyści, jest to ich pierwszy wspólny projekt. Jak zatem pracowało się na barcińskiej przestrzeni? Malowało się świetnie na stadionie w Barcinie. Naprawdę mieliśmy tutaj super warunki, byliśmy bardzo zaopiekowani, pogoda była fantastyczna, co się bardzo rzadko zdarza podczas tygodnia pracy. Także naprawdę same plusy, świetna atmosfera, piękny obiekt, także pracowało się świetnie. To było bardzo fajne doświadczenie. Dobrze nam się współpracowało. Pogoda była fantastyczna. Dlatego miło spędziliśmy czas w Barcinie. Mural przede wszystkim ma za zadanie zwrócić uwagę na osoby z niepełnosprawnościami i pokazać, że nasza gmina zapewnia wsparcie, tak aby nie czuły się one wykluczane z żadnego aspektu życia. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować ekipie pana profesora, którzy stworzyli tak piękny mural na obiekcie Barcińskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Barcinie. Myślę, że ten mural będzie pięknie cieszył oko mieszkańców Barcina oraz osoby, które będą odwiedzały tutaj nasz stadion. W gminie Barcin coraz więcej budynków użyteczności publicznej posiada infrastrukturę dostosowaną do osób z niepełnosprawnościami. Natomiast budując nowe obiekty, czy również parkingi, zawsze myślimy o tym, żeby takie miejsce miało chociażby jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. I z tego też względu zostaliśmy dostrzeżeni przez instytucje, które badają dostępność samorządów dla osób z niepełnosprawnościami. No i stąd też zwycięstwo chociażby tutaj jako nagroda i ten mural, który Państwo tutaj widzicie.